pozytywnych, między innymi o tym, iż program ten będzie zwiększał rodzinę społeczną, którego jedynym celem będzie posiadanie dziecka, a nie idzie również comiesięcznie wypłaty. Jak młode pokolenie odbiera ten pomysł? Czy jest to raczej zachęta do posiadania większej ilości dzieci? Czy jest to pomysł neutralny, który nie wpływa na podejmowane pewne decyzje? Pan Sylwester Tułajew. Dziękuję. Jest to kluczowy program, który zapowiadaliśmy, który wbrew opinii opozycji został przyjęty. Pamiętamy bardzo dokładnie, kiedy opozycja mówiła, że nie, nie uda się tego w żaden sposób zrobić. Pamiętamy tę wielką krytykę, jaka miała miejsce. Pamiętamy to, że nie ma pieniędzy w budżecie, że to się kompletnie nie uda. Ale im bliżej przyjęcia tego projektu, tym bardziej okazywało się, że opozycja całkowicie się gubi. Nie wie, co zrobić. Po chwili już zaczyna popierać ten projekt. A projekt jest kluczowy. Projekt mówi o tym, że wspieramy polskie rodziny. Oczywiście, że nie jest to forma swego rodzaju rozdawnictwa. Od tego chcemy uciekać i od tego i o tym nie mówimy, ponieważ traktujemy to jako taki impuls demograficzny. Wiemy dokładnie, jak wygląda demografia w naszym kraju, w naszym województwie. Dlatego też właśnie ten program. Ja przypomnę tylko takie krótkie badania, które były realizowane przez CEBOS. I tam było pytanie, właściwie stwierdzenie, że na podstawie tych badań, że prawie 80% tych rodzin, które mogą mieć dzieci, nie decydują się na kolejne dziecko, ponieważ prawie 80% z tej grupy osób stwierdza, że boi się o przyszłość. Boi się o przyszłość finansową swoich rodzin. Także to jest odpowiedź. Odpowiedzią jest właśnie program 500+, który znowu wbrew opinii opozycji będzie w tym roku realizowany, w kolejnych latach, bez żadnego problemu, będą na to pieniądze w kolejnych latach. I to, że dzisiaj akurat jedna osoba, czy dwie, czy kilka podniosło ręce, że z tego programu skorzysta, nie świadczy o tym, że w przyszłym roku, za dwa lata, z tego programu nie skorzystają. A kiedy mówimy o marginesie, ja mówię to w taki sposób, że nie można w ten sposób patrzeć na sprawę. Margines, patologie różnego rodzaju, oczywiście, że będą się zdarzać, mamy tego świadomość, ale będziemy się przypatrywać, jak ten program będzie realizowany. My nie będziemy decydować, na co te pieniądze będą przeznaczane, ale jest zabezpieczenie w ustawie, że jeżeli te pieniądze będą wykorzystywane niezgodnie, znaczy niezgodnie, że na przykład będą wydawane na alkohol, to wtedy można będzie wprowadzić odpowiednie ograniczenie, że nie dajemy pieniędzy, tylko dajemy na przykład bony żywnościowe. Bardzo dziękuję. Dziękuję, szanowni państwo. Ja tylko dodam, że Polskie Stronnictwo Ludowe poparło projekt 500+. Złożyliśmy kilka swoich poprawek, między innymi projekt Złotówka za Złotówkę. On teraz nie zyskał akceptacji. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach może uda się wypracować jeszcze lepsze rozwiązanie. Natomiast ja chciałbym powiedzieć coś, co może nie będzie popularne. Drodzy państwo, polityka prorodzinna rodzi się w konsekwencji. Jest to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed Polską, dlatego trzeba wokół niej szukać szerszego porozumienia. Dlatego ja po pierwsze cieszę się z tego, że ten projekt 500+ wchodzi w życie. Po drugie bardzo się cieszę, że wchodzi on też przy współpracy ze świadczeniem tzw. gosieniakowe. To jest 1000 zł na urodzone dziecko. Cieszę się, że to wszystko jest również skorelowane ze wzrostem liczby żłobków, że jest to połączone również z projektem, czy z ustawą Złotówka za Złotówkę dotyczącą pomocy materialnej. Szanowni państwo, myślę, że co do polityki prorodzinnej, jak tu wszyscy jesteśmy, nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. Polityka prorodzinna to musi być roztropna troska o dobro wspólne. I tutaj nie powinno być wroga wśród nas czy konkurenta, tylko założenie takie, że wspólnie musimy starać się wypracowywać jak najlepsze rozwiązania. Mam nadzieję również, że Polskie Stronnictwo Ludowe włączy się w pracę na rok kolejny w tym projekcie i że będziemy wspólnie szukali źródeł finansowania tego projektu. Ale jeśli będą przy tym projekcie pojawiały się jakieś patologie, no mam nadzieję, że będzie merytoryczna, rzeczowa dyskusja, będzie udało się je niwelować, no i że będziemy na politykę prorodzinną patrzyli z ogromną dozą odpowiedzialności i rozsądku, bo inaczej po prostu być nie może. Dziękuję. Pan Kęczor. Drodzy państwo, program 500+ ma swoje wady i zalety. Na pewno. Postaram się mówić głośno.
urzędnicy stąd będą musieli znaleźć 26 miliardów złotych w tym roku na program 500+, tak? I to już jest pocieszające, że te 27 milionów zostanie przekazane, skądś tam wygrzeb, zostanie przekazane społeczeństwu, czyli urzędnicy ich nie przejedzą. To jest dla mnie to jest zaletą. Kolejną zaletą jest to, że te pieniądze trafią do rodziny i dzieci. Tam zawsze potrzeba, tak? Pieniądze, pieniądze. Więc to na pewno one wrócą do opieki, tak? One zostaną wydane, wrócą do opieki, poruszą gospodarstwo. To są zalety. Ale też ma poważne minusy, tak? Dlaczego te pieniążki nie zostały dane w postaci ulgi podatkowej? Nie trzeba by było zatrudniać tylu tysięcy urzędników, którzy muszą się zajmować prowadzeniem programu 500+. To by było na pewno tańsze, to by było, myślę, kilkaset milionów w skali roku oszczędności. Zgadza się? Ale też rozumiem, dlaczego tak się stało. Stało się tak dlatego, że PiS chciał po prostu dać takie zagranie marketingowe, socjotechniczne, dostaniemy coś od nich, wpływa na konto. Kto nam to da? No, ale można to było zrobić tu troszkę lepiej, zaoszczędzić, ale rozumiem, że tu jednak chodziło o takie zagranie socjotechniczne, tak? Bardzo dziękujemy. Panie Kuszula. Nie wiem, czy mam radę, czy będziecie słyszeć, ale spróbuję, postaram się. 500+ ma mnóstwo wad. Jest to przede wszystkim program, który będzie popierał kobiety z rynku pracy. Jest to program, który spowoduje naszą gospodarkę przez to. Dlatego, że kobiety to jest 50% naszych pracowników. To będzie problem dla pracodawców. Będzie to także problem dla rodzin, bo tak naprawdę 500 zł pięknie brzmi, ale kiedy się ma dziecko, to się wie, że te koszty są o wiele wyższe. Nie jest to także rozwiązanie systemowe, którego oczekują rodzice, bo nie sztuką jest dostać 500 zł, a później te 500 zł wydać od razu na prywatny żłobek, bo w publicznym nie ma miejsc. Nie jest to prawda, że są te miejsca. Wiem, jak jest w szkołach, bo sama w szkole pracuję. Tak samo nie będzie miejsc dla trzylatków w przedszkolach, nie będzie miejsc dla pięciolatków, sześciolatki zostają, jest totalny miszmasz, ale to są wszystko naczynia połączone. Nie dajmy się jakby wejść w ten kanał, że to są rzeczy wszystkie odrębne. Rodzic, jeżeli ma szczególnie dwójkę dzieci, to ma dziecko i w wieku szkolnym, ma dziecko w wieku przedszkolnym. Ponadto wydaje mi się, że młodzi rodzice potrzebują też innych właśnie rozwiązań, właśnie jak odliczenia z kosztów pracy, elastycznych godzin zatrudnienia. To są te rzeczy i te rzeczy gwarantują rozwój rodzin, bo te rozwiązania są już sprawdzone. Po co wymyślać programy socjalne, które wcale nie są tanie, bo najpierw te pieniążki trzeba pobrać, później je trzeba redystrybuować, czyli wydać. Także to jest dodatkowa masa urzędników, papieru, czasu, który mógłby być spożytkowany na inne rzeczy. Także ten program jest obłożony wieloma problemami. Pan Pieluch. Polityka prorodzinna powinna być rozwiązaniem systemowo. To znaczy, to jest polityka, która ma być na lata, na dziesiątki lat. Ona musi być pewna i sprawdzona. Tak jak wcześniej wspomniałem, rząd teraz ma te 500 zł, za chwilę ich nie będzie miał. Bo niby skąd? Budżet nie jest z góry, znaczy trzeba zwiększyć podatki, a to tak jak cały czas się mówi, to są naczynia połączone. Jeżeli trzeba już dać, trzeba go mi zabrać. I 500+ samo sobie, są rodziny, które są potrzebne, absolutnie tak. Tylko wtedy wprowadzimy kryterium dochodowe. Są rodziny, którym absolutnie one nie są potrzebne i już teraz wiemy, że odkładają te pieniądze na lokaty, na różne fundusze. No i w pewien sposób trochę szkoda tych środków, bo komuś trzeba zabrać. I teraz problem polega na tym, że powinniśmy wszyscy razem siąść, posłuchać się specjalistów, wsłuchać się w głosy krajów, które już uporały albo dają sobie radę z tym problemem niżu demograficznego i starać się ich rozwiązania przynieść na nasz grunt. Platforma Obywatelska razem z PSL-em starała się takie rozwiązania wprowadzać.
z powodzeniem, nie wszystko się udało, ale gdzieś to się domykało finansowo. Było to racjonalne i było to obliczone na wiele lat. Możemy się spierać politycznie, ale są rzeczy, które są kluczowe i ważne dla nas wszystkich. I dobrze, byśmy siedli wspólnie o tym rozmawiali, wspólnie starali się uczynić takie ustalenia, które będą się kolejne rządy trzymały, bo co 4 lata, może szybciej, te rządy się będą zmieniały i co wtedy? Przyjdzie kolejna władza, zabierze 500+, przyjdzie kolejna i ta 100, później coś innego zabierze. To jest bez sensu. To jest bez sensu. To musi być rozwiązanie systemowe na dziesiątki lat.